Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stalek z Ligi po godzinach. No i witamy na kolejnym losowaniu. Już dzisiaj podsumujemy sobie całą rundę fazy grupowej Stalek z Ligi, a także rozlosujemy miejsca drużyn, które będą występowały w drugiej i trzeciej lidze. A moim gościem jest prezes Wistula Park, spółka z o.o. i hali widowiskowo sportowej w świecie, Tomek Keller. Witam Ciebie, Tomku. Dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich kibiców Stalek z Ligi. Wiemy już wszystko. Wiemy już, kto na pewno mistrzem Stalek z Ligi nie będzie. Wiemy już, że pierwsza liga będzie niezwykle ciekawa, że udało się między innymi trzem drużynom z Grudziądza przejść eliminację. No i wiemy już o pierwszych hitach Stalek z Ligi, które już za tydzień. No tak jak powiedziałeś, faktycznie Grudziądz stawił się w komplecie w pierwszej lidze i liczymy na to, że wreszcie uda się zdobyć historyczny medal dla tego miasta, bo jak wiemy, drużyny z Grudziądza często się w tej pierwszej lidze meldowały, ale potem wiodło im się nieco gorzej. Faktycznie możemy już zdradzić na tym etapie, że przygotowaliśmy terminarz, który lada chwila pokaże się na stronie i tu muszę powiedzieć dwa wielkie hity już w najbliższą sobotę, 22 grudnia przed świętami. Rafnik Stalwid kontra Kokos Studio, a więc rewanż za zeszłoroczne bardzo zacięte półfinały, a na sam koniec wicemistrz, a tak więc SPX zagra z Eurodrobiem. Także dwa mega pociski na pierwszy front, naprawdę doskonałe spotkanie, już nie mogę się doczekać. Chciałbym, zanim podsumujemy tą całą rundę, chciałbym podsumować to, co stało się niedawno. Stalek z Liga zagrała już na czterech halach. Oprócz hali widowisko-sportowej w Świeciu jeszcze trzy hale. Jak oceniasz mecze w Chełmży i Unisławiu? No faktycznie, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, mówiliśmy o pierwszym wyjeździe do Chełmży. Dzisiaj już jesteśmy po grze na trzech kolejnych halach, także ta ekspansja naprawdę nabrała wielkiego tempa. Jak oceniam? No, na pewno była to promocja Stalek z Ligi na zewnątrz, o to nam chodziło. Szczególnie pozytywnie zaskoczyła nas frekwencja na meczu w Chełmży, na meczu pucharowym. Bardzo złe warunki atmosferyczne, tam jechaliśmy w śnieżycy i w wielkim, wielkim wietrze, a mimo to, mimo późnej godziny, sporo kibiców na tym meczu się pojawiło. Hale w Unisławiu akurat znamy, bo tam z Jurkiem Siemienieckim robiliśmy kiedyś finał jednego z turniejów ogólnopolskich, gdzie Unisław zajął też wysokie miejsce, także jest nam obiekt znany, bardzo fajny, no i też fajnie się grało. Z kolei w G2, tutaj absolutny debiut w tej hali, świecka hala, nowo wybudowana dla gimnazjum numer 2 w Świeciu. Bardzo dobre warunki, także myślę, że również wszystko było fajnie. Jedynym mankamentem może jest to, co już nam wytknęli na forum kibice, brak internetu. Przez to nie mogliśmy prowadzić relacji na żywo, ale z tym też myślę, że się uporamy. Z wszystkim można się tak naprawdę uporać. Dobrze, przejdźmy do podsumowania tej rundy fazy grupowej. Największy plus i minus dla Ciebie? No minus to z pewnością wszyscy wiemy, kolejne rozczarowanie zespołu Syli, który jeszcze bardziej wzmocniony w tym roku z zawodnikami z byłej Wydyświeć, z Piotrem Żurkiem, Damianem Sulowskim, ikonami praktycznie piłki trawiastej, był jednym z murowanych faworytów. Tymczasem trzecia liga, czyli miejsce poza pierwszą dwudziestką, odpadnięcie już w pierwszej rundzie z pucharu, no to jest zdecydowanie klęska tej drużyny. No i to na pewno największy minus. Trochę nam wszystkim szkoda, bo to drużyna ze Świecia, znani nam chłopacy. Niestety po raz drugi z rzędu będą musieli męczyć się w tej trzeciej lidze, strzelać sobie pewnie bramki dla radości, ale już nic oprócz Pucharu Pocieszenia, który też utrzymujemy, wygrać nie mogą. Co do plusów, tutaj pewnie nowe zespoły, Eurodruptorum, tutaj akurat spodziewaliśmy się, że będzie to bardzo dobra drużyna, pokazała się z jak najlepszej strony. No i tak jak powiedziałeś, postawa drużyn grudziąckich, które tam powymieniały się zawodnikami, Grudziądz Team w nowym składzie z zawodnikami z byłej Biedronki, miał co prawda łatwą grupę, ale mimo wszystko bardzo, bardzo dobrze się w niej zaprezentował, jak również WSD Twoja Szkoła i Skoda, także postawa Grudziądzan i debiut Torunia z pewnością na wielki plus. A co sądzisz o drużynie Akropolu? Nowa drużyna, tutaj były kontrowersje w ostatnim meczu Pucharu, o tym nie będziemy teraz mówić, ale jak dla mnie drużyna Akropolu pokazała się tutaj naprawdę z bardzo dobrej strony. Przychodzili kibice na te mecze, było głośno na hali, wczoraj na meczu Akropolu było bardzo głośno i potem pokazali, że oni no, potrafią grać w tą piłkę halową.
No właśnie, dobrze, że mi wspomniałeś, rzeczywiście do tych plusów warto też faktycznie dodać drużynę Akropolu. Nowy zespół, zespół złożony z młodych zawodników ze świecia, zmontowany bardzo, bardzo fajnie, wielu fajnych chłopaków potrafiących grać w piłkę i przede wszystkim to, co powiedziałeś, przyciągający ludzi na trybuny, co jest dla nas bardzo ważne, bo jak sobie obserwujemy teraz, to praktycznie jest to druga drużyna po Rafmiksie, która ściąga tyle osób na trybuny hali w świecie, co nas bardzo cieszy, liczny grono kibiców, my też trzymamy kciuki za chłopaków. Myślę, że druga liga jak najbardziej optymalna dla nich. Mogą tam sprawić niespodziankę, w zależności też od losowania, które zaraz przeprowadzimy. Mogą pokusić się o coś więcej niż tylko pozostanie w tej drugiej lidze, być może rundę barażową, czego im serdecznie życzę. Myślę, że może powoli zacznijmy losowanie i w międzyczasie będziemy omawiać właśnie, jak te drużyny radziły sobie w fazie grupowej. Zaczniemy od trzeciej czy drugiej? Myślę, że od trzeciej, żeby te emocje od też rosły. Ja może tylko powiem, że w trzeciej lidze, tak jak Państwo wiecie, mamy 15 zespołów, tutaj przygotowaliśmy kulę. Będziemy czytać te drużyny? No, przeczytajmy szybciutko. Czytajmy. Syla Kęgielnia, Unipartner, Deja Vu, SKP Wozownia, Klub Podróżnika i Kradzieżewo, Bezimienni, Grawitacja Hełmno, Nowy Szpital, Central Young, Sparta Przysiersk, Darmek Skasing, Typy Grube, Polchem, Olimpia Juniorzy Drzycim, System Świecie, Menadżer, Schumacher, PK King. 15 drużyn. Tak jest. No i tutaj dzielimy na dwie podgrupy. W grupie A zagra 8 zespołów, w grupie B 7. Czyli łatwo się domyślić, że niechlubne ostatnie miejsce w lidze przypadnie 8 drużynie grupy A. I od grupy A może zaczniemy. Pierwsza drużyna. Syla. Od razu Syla, Kręgielnia Unipartner. Zapiszemy, żeby ten wynik tutaj został losowania. No i tak jak mówiliśmy już o Syli, myślę, że rozczarowanie jednak. Tak, zdecydowanie rozczarowanie. No, no klęska tego zespołu, co by nie powiedzieć, mając takie nazwiska, naprawdę trzecia liga. No, inaczej tego skwitować nie można, jak wielkie, wielkie niepowodzenie. Teraz losujemy do grupy B. Czyli kto uniknie Syli w trzeciej lidze, uniknie Wozownia. Wozownia. Obie drużyny spotkały się w grupie. Tam dosyć wysoko było, teraz już Wozownia na pewno na Syla nie trafi. To kolejną drużynę już wylosujemy szybciutko. Ale trafi inna drużyna do Syli. I mamy System Świecie. System, chyba z tego co pamiętam, rok temu też grał w grupie. Tak, Syla. Rok temu na pewno. Także z Sylą. Mają do siebie szczęście. Co drużyna do systemu, no taki etatowy już ten trzecioligowiec, możemy powiedzieć. Tak, jedna z tych drużyn, które bawią się tutaj u nas futsalem, drużyn zakładowych, które chcą się po prostu pobawić bez presji na wynik. Takie drużyny też są potrzebne, także myślę, że tutaj dużo będzie zabawy w tej trzeciej lidze. A do Wozowni trafią z kolei, mówię trafią, bo już tutaj widzę, że są to typy grube. Nowa drużyna, ostatnia drużyna, która dołączyła do Starej Ligi. Tak, last minute, naprawdę w ostatniej chwili, właściwie już po zamknięciu rekrutacji, ale nigdy nikomu nie odmawiamy gry i tutaj też zgodziliśmy się ich przyjąć. Ładnie pomieszajmy te kulki, żeby wszyscy wiedzieli. Tutaj te kulki oczywiście gorące nie są, jest to wszystko bardzo dobrze przygotowane. No i z Sylą i systemem zagra Darmek Skasing. Darmek Skasing. Z Krzysztofem Kowalikowskim, jeżeli jest w składzie, zawsze jest groźny. O mały włos nie wyeliminowałby Ekopolu w ostatnich meczach. Także w meczu będzie ciekawie. Z Sylą będzie ciekawie. Ciekawie. Tak jest. Natomiast do Wozowni i typów grubych dolosowujemy. Ciężko mi to jedną ręką robić i trzymać mikrofon, ale Nowy Szpital. A więc nie będzie z Nowym Szpitalem ponownie w trzeciej lidze. Tak, rekord niezagrożony póki co. W tym sezonie próbował go pobić Eurodrób, ale 10 bramek zabrakło, sporo. Nowy Szpital też się nauczył, jak się bronić, broni się dużo lepiej. Natomiast celem tej drużyny, jak tutaj wielokrotnie powtarza kierownik, jest Puchar Fair Play, chociaż spadli na drugie miejsce. Po wczorajszym nie wiem właśnie, czy już nie awansowali, ponieważ na pierwszym miejscu była drużyna Ultimate która Team, dużo faulowała, która tak. Wczoraj w meczu z Wojownikiem naprawdę miała bodajże 10 albo 11 fauli. To musimy sprawdzić, nasz pan Piotr statystyk, on te wszystkie zderzenia meczowe wprowadza dzień, dwa po kolejce, tego jest dosyć sporo. Wtedy ten system się aktualizuje i dopiero pokaże na stronie, kto ile ma fauli, więc musimy chwilkę poczekać jeszcze. Do Syli, systemu i Darmex. Menadżer. Menadżer. Zespół szkół menadżerskich. No to młodzież
ze szkoły menedżerskiej będzie miała bojowe zadanie postawić się rutyniarzom z Sylii. Ciekawy mecz się zapowiada. Kolejna drużyna. Do wozowni typów grubych i Nowego Szpitala. Grupa teoretycznie na razie chyba troszeczkę słabsza, wydaje mi się. Dołączy Olimpia Juniorzy Drzycim. Także dobre losowanie dla młodych chłopaków z Drzycimia. Ostatnio na forum podniosła się dyskusja, że za mało pokazujemy drużynę Olimpii Juniorzy Drzycim. No i od razu pokazaliśmy. I od razu wczoraj była transmisja w meczu z SPX FT MDD WSG Bydgoszcz. Tak. No, tam Kmiecik walczył o to zerko, ale udało się tą honorową bramkę jednak zdobyć drużynie z Drzycimia. Tak, ku ucieszy Olimpii, tutaj muszę powiedzieć, że no, przypadkowo... Była wrzawa od razu. Tak. Przypadkowo ten mecz był transmitowany, już wcześniej był zaplanowany. Przypadkowo się zdarzyło, że akurat po tym wpisie na forum. Natomiast i tak zachęcam do wpisywania swoich uwag, bo my to forum czytamy na bieżąco, staramy się odpowiadać i zawsze będziemy tutaj... reagować na wasze wpisy. Jeszcze wtedy pamiętam, zaraz po meczu napisałem do koleżanki, która jest z Drzycimia. Pytała mnie się, jaki mecz pokazujesz? Ja mówię, no Drzycim. No, a jaki wynik? Mówię, no 21-1. Aha, to fajnie. Ja mówię, ale w plecy. No to się od razu załamała. No tak, SPX sobie trochę postrzelał. Myślę, że jestem pewien, że w pierwszej lidze już tak łatwo nie będzie. Ikar. Klub Podróżnika IKR. No to mamy dwóch finalistów poprzedniego sezonu Pucharu Pocieszenia. Klub Podróżnika i Syla w jednej grupie. Tak. Nie spotkają się. Tym razem już w finale się nie spotkają, a spotkają się w grupie A, która rzeczywiście wydaje się mocniejsza. Tak. Jeżeli jeszcze ten, czy dolosujemy, to naprawdę będzie ciekawie. Grupa B. W grupie bez Tęcza Wiąg, także wygadałem. Natomiast Tęcza w grupie tej teoretycznie słabszej, chociaż tutaj naprawdę drużyny są na tyle wyrównane, że ciężko o takie porównanie, ale myślę, że w tej grupie Tęcza myślę, że może śmiało powalczyć nawet o zwycięstwo i o Puchar Pocieszenia. Tak jest. A to co? Losujemy dalej. Syla System, Darmex, Menadżer, Ikar jako szósta drużyna do tej grupy. Déjà vu. Drużyna. To Maciej Gierski nie będzie zadowolony. Po raz kolejny nie ma szczęścia do losowania, ale déjà vu w ostatnim meczu z Sylą tylko 8-10, porażka dwiema bramkami i tam w końcówce było nerwowo, zrobiło się 9-8. Także wszystko jest możliwe. Myślę, że déjà vu może z każdym z tych zespołów powalczyć śmiało, nawet o 3 punkty. Natomiast do wozowni typów grubych Nowego Szpitala, Olimpii i Tęczy. Dołącza Sparta Przysiersk. Zespół, który wyeliminował Tęczę Wiąg. Ostatni mecz grupowy tych drużyn zaważył o tym, że Tęcza dość niespodziewanie mimo wszystko dla nas spadła do trzeciej ligi. Zostały już 3 zespoły. Z czego 2 trafią do grupy A. Bezimieni. Któż jeszcze? Polchem i Schumacher Peking. Tak jest. Kogo wylosowałeś? Schumacher trafił. Dawniej Polak. Od początku w Stalex Lidze bodajże. Tak. Tak jest. Jedyna chyba drużyna, która właśnie, tak jak powiedziałeś, po Polpaku gra od pierwszego sezonu, także co roku z nami. Do grupy B za chwilkę wszystko się wyjaśni. Polchem. Tak jest. A więc wyciągnij jeszcze Adam, ale wiemy, że tutaj bezimienni. Kolejna dobra drużyna trzecioligowa. Także naprawdę ta grupa A dużo, dużo ciekawsza. Dla potwierdzenia bezimienni grawitacja Helma. Także przeczytamy jeszcze grupa A, Syla Kręgielnia Unipartner, System Świecie, Darmex Casing, Manager, Klub Podróżnika i Karierzewo, Déjà Vu, Schumacher i bezimienni. Natomiast w grupie B, SKP Wozownia, Typy Grube, Nowy Szpital, Olimpia Juniorzy Drzycim, Tęcza Wiąg, Sparta, Przysiersk, a więc będzie rewanż. I Polchem. Ale tak, myślę, ten co zrewanżuje się. Bo kolejne losowanie pokazujemy na żywo. Myślę, że. Znaczy nie na żywo oczywiście, ale myślę, że na kolejne losowanie to będziemy musieli się obciąć na łyso. Będziemy wyglądali jak Gianni Infantino podczas tych słynnych losowań UEFA-owskich. No w tym sezonie tych losowań trochę faktycznie jest, bo mamy i Puchar Ligi i podział grupy, potem będą półfinały losowane, będą losowane też baraże, bo tam pamiętasz 5., 6., 7., 8. z pierwszej grają na krzyż z drugą ligą, także rzeczywiście chyba rekordowy sezon pod względem losowań.
No i cóż, druga liga. Kule nam się jeszcze przydadzą, to może już odłożymy. Ale tutaj druga liga wędruje na środek. Unisław Friends, który no jeszcze do samego końca liczył na awans, ale Skoda BS Auto Grudziądz tych tak szans jest. Nie dała. Oaza Smaku, Wojownik Wapcz, Ultimate Team Bydgoszcz, wczoraj dwa mecze. Przegrane. Moim zdaniem no nie było szans tutaj, bo musieliby wygrać i z Wojownikiem, nie z Eurodrobiem, a już na zmęczeniu z Eurodrobiem, to ta drużyna takich rzeczy nie wybacza. Ekopol Plus, Huragan Trzepcz, LB Kappa Team, Akropol Team, Gresta, Helmza Futsal Team rok temu w pierwszej lidze, no i TB Projekt. 12 drużyn, druga liga też będzie na pewno silniejsza niż w zeszłym roku. No bardzo ciekawa, tym bardziej, że podzieliliśmy ją na dwie podgrupy i tak naprawdę z każdej z podgrup z sześciu drużyn awansują tylko dwie do rundy barażowej, także będzie trzeba się bić o ten awans. No a mamy tutaj, no patrząc już, jakby trafiła się grupa Unisław Friends, Wojownik, Wapcz, Ultimate Team Bydgoszcz, Akropol, Helmża. Mogła być grupa śmierci. To tak. Może być liga, grupa śmierci. Druga liga śmierci, tak jest. No dobrze. Ale zobaczmy. Losujmy. Do grupy A. Tutaj mamy ja wylosuję grupę B. Po sześć drużyn i do grupy A jako pierwsza trafia Oaza Smaku. Drużyna, która wyeliminowała Sylę, co było pewnie trochę niespodzianką, ale rozmawiałem dzisiaj z Michałem Glazikiem, mówi, że właśnie największą satysfakcję przyniosło im to zwycięstwo. Z Sylą. Tak jest. Mieszajmy. Do grupy B, także na pewno mieszajmy. Nie zagra z Oazą. Mieszajmy. Ekopol Pruszcz. Ekopol Pruszcz. Drużyna, która rzutem na taśmę w tej drugiej lidze się zameldowała. Tam z Darmeksem do ostatnich sekund toczyła bój. Krzysztof Kowalikowski strzelał. Arkadiusz Pyda z Pawłem Rekowskim również. I jedna bramka, zwycięstwo jedną bramką uratowało Ekopol rzutem na taśmę, dzięki czemu ma tą drugą ligę. To mi przypadnie druga. Szczęście wylosowania kogoś do Oazy Smaku, do grupy A. I tutaj mamy, zaraz zobaczymy. Gresta. Także te drużyny się jeszcze nie spotkały. Już zapowiada się ciekawy mecz. Gresta. Unisław, Wojownik, Ultimate, Huragan, Trzepcz, LB, tak. Kappa Team, Akropol, Helmża i TV Projekt. Te drużyny nam zostały. I mamy pierwszoligowca z poprzedniego roku. Helmża Futsal Team. No proszę. Helmża do Ekopolu. Do Ekopolu, tak. Helmża ma wyjątkowego pecha trafiania na Unisław. Ciągle na niego trafia i ciągle z nim niestety przegrywa. W tym sezonie zarówno w pucharze, jak i w grupie uległa zespołowi. Rok temu w lidze. Tak jest. Trzy mecze. W drugiej lidze już się nie spotkają. W drugiej lidze się nie spotkają. Chyba, że z Unisław Friends. Ale chyba, że z Unisław no, kilku Friends. Zawodników jest z tamtej drużyny. Tak. Jest Piotr Maksymiak, między innymi ostatnio świetny występ. Jest tutaj kilku zawodników. Ultimate Team Bydgoszcz. Ultimate do Azy i Gesty, no i myślę, że już. Ciekawie. Będzie fajny mecz. Na razie to się tak myślę rozkłada dosyć równomiernie, nie ma jakiejś grupy śmierci. No i teraz Ekopol Unisław i jedziemy do Unisławia na kolejny mecz. Być może. Jeszcze nie teraz, TB Projekt. TB Projekt. No myślę, że dla TB Projektu był to spory sukces, awans do tej drugiej ligi. Bardzo się chłopacy z tego cieszyli. Zadecydowało zwycięstwo bezpośrednim meczu z menadżerem. Teraz Helmża Futsal Team to drużyny, które spotkały się właściwie w eliminacjach w jednej grupie. Będzie to rewanż. Tam górą była Helmża, z tego co pamiętam, dosyć jednostronny mecz. Także TB Projekt będzie miał okazję do rewanżu. Grupa. Do Oazy Smaku, Grest i Ultimate Kappa Team. Kappa Team. Derby Bydgoszczy. Dwie bydgoskie drużyny w jednej grupie. Natomiast Ekopol Helmża, TB Projekt. Uzupełni. LB. LB. Robi się ciekawie, tak? LB, drużyna, która przegrała tą pierwszą ligę z twoją szkołą po wyrównanej walce. Tutaj wydaje się, że w tej grupie no, ma realne szanse awansu. No i zostały nam Unisław, Friends, Wojownik, Huragan Trzepcz i drużyna Akropolu. Tak jest. No jeżeli Akropol wylosujemy, będzie rewanż z Grestą. Jeżeli wylosuje Wojownika, będzie rewanż z Ultimate. Zobaczymy.
Wojownik. I właśnie Wojownik, a więc drużyna Marka Filarskiego, która bardzo się cieszyła ze zwycięstwa nad Bydgoszczanami, będzie miała okazję zagrać z nimi ponownie. Ponownie o większą stawkę, bo tutaj już o bezpośredni awans do baraży. Pojedziemy do Unisławia albo do Chełmży. Unisław Friends. Unisław Friends, no proszę. No to faktycznie tutaj robi się ciekawie. Kolejne starcie Chełmży z Unisławiem. Także tak jak powiedziałem, no, ten Unisław, Chełmża skazana na ten Unisław, tym razem drugi zespół. Wcale nie dużo słabszy moim zdaniem, też bardzo silni chłopacy. No tutaj warto dodać jeszcze, że Unisław Friends trafia na LB w tej lidze, gdzie zagra również w drugiej rundzie Pucharu Ligi. Także dwa pojedynki LB z Unisław Friends również w Starks Lidze. No i ostatnie dwie drużyny, zostało nam no i czy faktycznie Akropol zrewanżuje się Greście za ten pechowy remis 6-6. Zrewanżuje się Greście, mamy Akropol po raz kolejny. A w drugiej grupie będzie Huragan Trzepcz, który będzie mógł się zrewanżować Ekopolowi z kolei. Także kilka okazji do wyrównania rachunków z eliminacji. Oficjalnie jeszcze wylosujemy. Huragan Trzepcz, nowa drużyna w Staleks-Lidze. Tak jest. Pojawiła się. Jeszcze podsumujemy. Grupa A drugiej ligi. Oaza Smaku, Gresta, Ultimate, Team Bydgoszcz, Kappa Team, Wojownik, Wapcz, Akropol. Tak jak teraz patrzę, wydaje mi się, że jednak chyba mimo wszystko silniejsza grupa i bardziej wyrównana. W grupie B Ekopol Pruszcz, Chełmża Futsal Team, TB Projekt, LB, Unisław Friends i Huragan Trzepcz. Tak, spoglądając na ten skład rzeczywiście grupy A, mamy tutaj cztery drużyny, które będą się biły chyba o te baraże. Które masz na myśli? Gresta, Ultimate, Wojownik i Akropol. Jak Wojownik i Ultimate nie będą w barażach, to dla nich będzie sezon stracony. No i na pewno tak. Zawsze przyjeżdża szerokim składem, doświadczona drużyna w Staleks-Lidze, no i ten Akropol nieobliczalny. Tak, no a ze smaku też bym nie lekceważył. Drużyna, która pokonała Sylę, jeżeli zagra w pełnym składzie, może uczyć nas tutaj nie jednemu. Ale tak jak powiedziałeś, Ultimate i Wojownik, no Wojownik to wiadomo, drużyna z historią, brązowy medal, srebrny medal, zawsze walczy o najwyższe cele i brak obecności w barażach byłby zdecydowanie tutaj wielką porażką. Ultimate nowy zespół z Bydgoszczy, ale w bardzo dobrym składzie, też na pewno przyjechał walczyć co najmniej o playoffy. A rzeczywiście, zarówno Grestek, jak Akropol tanio skóry nie sprzedadzą, zapowiadają się bardzo wyrównane mecze. No i tutaj Chełmża, LB i Unisław Friends. W tej drugiej grupy, te trzy drużyny, tak ja wiem. Chyba tak, tutaj łatwiej wskazać Ekopol o faworytów. Jednak, no to nie jest ta drużyna, co w poprzednim sezonie. Na pewno nie, no odszedł tutaj Sebastian Grajewski do Syli, nie ma Radka Mika, nie ma Damiana Jankowskiego, więc na pewno dużo słabszy zespół niż rok temu, ale pokazujący, że potrafi się zmobilizować i też nie przekreślałbym go do końca. Natomiast tak jak powiedziałeś, zgodzę się z tobą, ta trójka, czyli LB, Unisław Friends i Chełmża powinni rozstrzygnąć między sobą i być może znowu w Chełmży albo w Unisławiu poznamy kolejny mecz. Tak, tylko pytanie, kto ma być gospodarzem, bo to już nie będzie rewanżu, więc to będzie jakiś handicap niemały. Zagramy 20 minut w Chełmży, 20 minut w Unisławiu. Ja powiem taką ciekawostkę właśnie, że tutaj mecz drugiej rundy Pucharu Eurodrup Toruń kontra Unisław Team też miał być rozgrywany w Unisławiu, ale z kolei drużyna z Torunia stwierdziła, że darzy na tyle szacunkiem i respektem drużyny z Unisławia, wręcz nawet może nie tyle obawia, co wie, że będzie to ciężki rywal i nie zgodziła się zagrać w Unisławiu, żeby właśnie Unisław nie miał handicapu własnej hali. Tym lepiej dla kibiców w świecie, którzy będą mogli to znakomite spotkanie obejrzeć u nas. No to cóż, wiemy już tak naprawdę wszystko. Wiemy, co będzie się działo w najbliższy weekend. Jeszcze poruszmy na koniec jedną sprawę. To, co stało się w piątek w Pucharze Ligi, może ty, Tomku, to wyjaśnisz. To znaczy, no to wiadomo, nieprzyjemna sytuacja. Przyzwyczajeni po części jesteśmy narażeni na jakąś presję ze strony drużyn, które ostro walczą o określone cele. Tam było pomienienie Lajacka Jaśniewskiego, Komisji Dyscyplinarnej Ligi. To upomnienie no, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Chcieliśmy tylko w ten sposób pokazać, że no, nam jako stolikowi sędziowskiemu też jakiś szacunek się należy. My pracujemy dla was, ale pracujemy całymi dniami, siedzimy te weekendy, lubimy to, co robimy. Czasami też nam się może zdarzyć błąd. Tam była taka kontrowersja, do której się przyznajemy.
nie uznaliśmy bramki, po prostu sędzia Radek Papierowski puścił grę z duchem gry, natomiast jakby zapomniał, że tutaj do naliczenia kary my potrzebujemy też kilku sekund na tablicy, gra poszła szybko, z ferworem walki, bramka padła, nie uznaliśmy jej, no i potem zawodnicy tutaj Akropolu burzyli się, ja ich rozumiem, bo temperatura meczu była ogromna, natomiast proszę zrozumieć też nas, my tutaj nikogo nie chcemy skrzywdzić ani faworyzować, dlatego zawsze staramy się robić to wszystko jak najlepiej. No to cóż, zapraszamy w najbliższy weekend na spotkanie pierwszej. Jeszcze Adam, jeśli mogę, tak, nie powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy, klasyfikacji indywidualnej. Tutaj nowość, walczymy o złotego buta tak zwanego i to będzie największa nagroda, bo 1000 złotych plus buty bardzo dobrej firmy, także warto o to walczyć. No i tym razem zła wiadomość dla zawodników trzecioligowych, już nie będzie tak jak do tej pory, co słusznie zauważaliście, że drużyny sobie biły rekordy, strzelały po 30 bramek. Tym razem wprowadzamy współczynnik, o którym była już mowa wcześniej. Ten współczynnik podamy na stronie. W każdym razie bramki pierwszoligowe będą dużo ważniejsze niż drugo- i trzecioligowe. Bramki strzelone w eliminacjach liczymy jako punkt, natomiast wysokość współczynnika zostanie podana i potem będziemy już ten współczynnik liczyć i rzeczywiście bramki będą miały dużo inną wagę w wyższych rundach, tak samo w rundzie playoff niż w tych niższych rozgrywkach. Oczywiście naraz zostaje nagroda Króla Strzelców, który strzeli tych bramek najwięcej. Będzie to jednak nagroda dużo mniej znacząca i prestiżowo, i finansowo niż złotego buta. Jeszcze na koniec... Bramka sezonu, może jeszcze o tym wspomnimy. Bramka sezonu, ale też egzekutora również otrzymujemy. Nie będzie co prawda już 1000 złotych jak rok temu, będzie to też mniejsza nagroda. Ale Kuba Smolny może śmiało rywalizować. Cztery bramki. Tak, ma już 4 na koncie, no jest zdecydowanie tutaj najlepszym egzekutorem, jeżeli chodzi o te karne przedłużone i pewnie znów parę stówek uda mu się dzięki temu ugrać. Także wiemy, kto będzie wykonywał przedłużone karne w Wapczu. Natomiast bramka weekendu, tutaj postanowiliśmy po raz pierwszy zrobić taki mały precedens na plus. To nie jest tak, że zarząd ligi tylko ciągle karze, ale również potrafi nagradzać wyjątkowe wydarzenia. Piękna bramka, nie widziałeś jej, nie było cię akurat, no, nie na wszystkich meczach możesz być. My widzieliśmy tych bramek właściwie setki, jeśli nie tysiące przez tyle sezonów, tyle by się naliczyło, ale tak pięknie, jaką strzelił Mariusz Broda ze Skody, no bardzo dawno nie widziałem. Powiem tylko, że uderzył z przewrotki pomiędzy nogami bramkarza. No piękna bramka, naprawdę aż żałuję, że jej nie nagraliśmy, ale no to nie wina zawodnika, że jej nie nagraliśmy, dlatego postanowiliśmy tutaj uhonorować skromną stówką zawodnika ze Skody. I od razu tam się wielu ojców sukcesu znalazło już wczoraj. Tak, asystent chciał swój udział również. Pomyślimy nad tym jeszcze. Asystent, jeszcze asystenta, no tam się już znalazło od razu wszystko, ale to było oczywiście na wesoło. Oczywiście, warto strzelać ładne bramki, warto dobrze grać, bo naprawdę w tym sezonie nagrody będą bardzo atrakcyjne. No to cóż, zapraszamy. Piątek, sobota, niedziela. Tak jest, przypominam, 2 hity w sobotę. Rafmix kontra Coco Studio, rewanż za półfinał i SPX kontra Eurodrup Toruń. Wielkie spotkania. Będzie ciekawie. Do zobaczenia, do usłyszenia, zapraszamy. Dziękuję bardzo serdecznie.